Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę. W spotkaniach, w których odsłaniamy historię emigracji politycznej Polski i Polaków z lat 1945-1989. W naszych spotkaniach cofaliśmy się do roku 1939 po to, aby przybliżyć Państwu kulisy tejże emigracji, emigracji politycznej, emigracji wojennej, emigracji bardzo często wymuszonej. Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest przez żelazną kurtynę i poświęcone jest historii żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy, którzy zdecydowali się nie podejmować walki z kolejnym okupantem, żołnierzy, którzy zdecydowali się nie pozostać na terenie Polski Ludowej, żołnierzy, którzy zdecydowali się przebić przez żelazną kurtynę i uciec do wolności. Państwa i moim gościem w programie jest pan dr Marek Jedynak, dyrektor Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam panie doktorze. Dzień dobry. Armia Krajowa, największa ochotnicza armia wojenna w czasie II wojny światowej w Europie, musiała w pewnym momencie podjąć trudną decyzję. Żołnierze musieli podjąć trudną decyzję. Musieli albo złożyć broń, albo walczyć dalej, przejść do innych formacji. Byli też tacy, którzy zdecydowali się uciec. I ich historii poświęcimy to dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim pierwsze pytanie dotyczące motywów i realizacji rozkazu rozformowania Armii Krajowej. Jak to wyglądało z punktu widzenia pojedynczego żołnierza Armii Krajowej? Czy on sam podejmował decyzję, czy podejmował to w ramach oddziału? Ostatni rozkaz dowódcy Armii Krajowej z 19 stycznia 1945 roku o rozwiązaniu sił zbrojnych w kraju mówił, że od tej pory każdy żołnierz Armii Krajowej miał być dla siebie, ale i dla narodu przewodnikiem. To był moment, kiedy każdy musiał sam decydować o dalszych losach swoich podkomendnych, musiał zastanowić się, co wybrać. Czy pozostać w kraju, który stopniowo od tej ofensywy styczniowej, która ruszyła 12 stycznia 1945 roku dalej na zachód przez Wisłę, czy pozostać w kraju, który był przejmowany stopniowo przez Sowietów, przez władze komunistyczne, czy zaangażować się w Polsce w działalność zbrojną podziemia niepodległościowego, tej drugiej konspiracji, czy zostać z rodzinami, czy angażować się w to życie cywilne, zupełnie bezbronne. I trzecia decyzja, którą mogli w tym momencie żołnierze wybrać, to ucieczka na zachód. To właśnie część żołnierzy z rozwiązanej Armii Krajowej wybrała ucieczkę. I tutaj są zupełnie różne powody. Część osób uciekała, bo była zagrożona. Myślę, że to jest taka główna grupa. To nie nastąpiło od razu też. Po tych kilku miesiącach działalności, już po tak naprawdę zakończeniu działań zbrojnych, część osób zdecydowała, że jest w niebezpieczeństwie i musi uciekać. No już w 1944 roku, zaraz po operacji Burza, dochodziło do aresztowań żołnierzy Armii Krajowej przez Armię Sowiecką, przez Sowietów. No i to już chyba pokazywało, jaką drogę mają żołnierze AK, zwłaszcza Armii Krajowej, a także Narodowych Sił Zbrojnych, czy też tej części batalionów chłopskich, która się podporządkowała Armii Krajowej, jaką drogę mają wybrać. W styczniu 1944 roku Sowieci wkroczyli na przedwojenne obszary II Rzeczypospolitej.
I od pierwszych dni, od tych pierwszych kontaktów z Armią Krajową, z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej na kraj, pokazywali, jak faktycznie, jaki mają faktycznie stosunek do władz Polski, do polskich obywateli, do żołnierzy Armii Krajowej. Więc operacja Ostra Brama, operacja Burza, te momenty, gdy styczne były z oddziałami Armii Czerwonej, pokazywały, że faktycznie AK-owcy są aresztowani, internowani, zsyłani na wschód, w głąb Związku Sowieckiego. To już była ta przesłanka, która mówiła, że po zakończeniu działań zbrojnych los wielu żołnierzy będzie zagrożony. I te pierwsze aresztowania pokazały, że faktycznie należy się obawiać nowej władzy. Po tych pierwszych zatrzymaniach, aresztowaniach, część osób w różnych okolicznościach wydostała się. Czy to została zwolniona przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, czy ich tożsamość nie została rozpoznana, co też im pozwoliło wyjść na wolność, bądź zostali odbici, jak na przykład żołnierze uwolnieni z więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku, czy 9 września 1945 roku odbici z więzienia w Radomiu, czy wreszcie z obozu NKWD w Rembertowie. Z takich ośrodków odosobnienia ludzie, którzy wydostali się, wiedzieli, że jeżeli zostaną złapani po raz drugi, ich los będzie na pewno już tragiczny. Nie pozostawało im nic innego, jak właśnie wybierać szlak przez zieloną granicę, nielegalny sposób opuszczenia kraju. Czy były przypadki przechodzenia przez granicę całymi oddziałami zwartymi, z bronią w ręku? Bo przynajmniej o jednym takim wiemy, ale był to oddział Narodowych Sił Zbrojnych, czyli Brygada Świętokrzyska, która przeszła z bronią przez granicę, przez czeską granicę. Tam wyzwolono obóz kobiet w Holeszowie, a potem ta brygada wmaszerowała w obszar amerykańskiej strefy okupacyjnej. Natomiast o żołnierzach Armii Krajowej wiemy niewiele. Czy były takie oddziały? Oddział, który w tak jawny, otwarty sposób, jak Brygada Świętokrzyska NSZ, przeszedłby przez granicę, przedostał się na zachód z Armii Krajowej, nie było. Nie było tego typu przypadku, przynajmniej ja do tej pory się nie spotkałem. Był oddział z Lubelszczyzny Podkowy, który w sposób zorganizowany ciężarówką przedostawał się na zachód, jednak to jest już zupełnie inna sytuacja. To nie było żadnych uzgodnień z władzami okupacyjnymi, nie było uzgodnień z władzami w Czechosłowacji. Była to próba przebicia się mimo wszystko. Jak wiadomo, część z tych osób trafiła do czechosłowackiego więzienia, więc... No tak, tragiczny był los oddziału Podkowy. Innych tego typu grup zorganizowanych z bronią w ręku do tej pory nie udało się namierzyć, ale owszem, przebijano się grupami. Było kilka dróg ewakuacyjnych. Myślę, że bardzo ciekawym przykładem tutaj może być grupa żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, majora Sotriczowicza, to Jugosławianin, który służył w szeregach Armii Krajowej i razem ze swoimi żołnierzami przedostał się na zachód, fałszując dokumenty, wyjeżdżając jako grupa repatriantów francuskich, jako obywatele francuscy, którzy znaleźli się po zakończeniu działań wojennych na terytorium ziem Dolnego Śląska, na terytorium ziem zachodnich i oficjalnie konwojem wracali na zachód, czyli udając właśnie Francuzów. Więc to był taki sposób zorganizowany, większa grupa, ale jednak bez broni, bez próby przebijania się, czy bez uzgodnień z jakimiś innymi stronami. Zresztą to była już sytuacja, która miała miejsce po zakończeniu działań zbrojnych, po maju 1945 roku, więc nie trzeba było też umawiać się z żadnymi innymi stronami walczącymi, by ta grupa przebiła się na zachód. Żeby uciec na zachód jako jednostka już niezmobilizowana, jako były żołnierz Armii Krajowej,
trzeba było oprzeć się o całą sieć dobrze działających przemytników, grup kontakt, znaczy punktów kontaktowych, komórek, które ułatwiały przejście. Jak to wyglądało? Jak wyglądała organizacja tego typu działalności? Jakiś czas temu próbowałem zbadać działalność oddziału 5 łączności Komendy Głównej Armii Krajowej i tych struktur szczebla komend okręgów czy niżej komend obwodów pod kątem właśnie ucieczek. I niestety praktycznie po zakończeniu, po rozwiązaniu Armii Krajowej ta sieć urywa się. Ta sieć w ramach Delegatury Sił Zbrojnych na kraj zostaje oczywiście w sierpniu 1945 roku, jak i cała delegatura, rozwiązana. Próby odtworzenia tego w ramach Zrzeszenia WiN już nie do końca przynoszą efekty i większość żołnierzy, którzy uciekali na zachód, którzy próbowali się przedostać, jednak nie korzystało z tych wcześniejszych struktur łączności. Owszem, były szlaki kurierskie, były szlaki na południe, czy to droga Konrada, tu akurat NSZ-u droga, czy szlaki kurierskie chociażby przez Czechosłowację na Węgry, tam gdzie była też placówka polska na Węgrzech, która pomagała te szlaki odtwarzać, ale to wszystko było organizowane na nowo. To wszystko w nowej sytuacji politycznej, w sytuacji, gdy na każdym kroku jest Urząd Bezpieczeństwa, są funkcjonariusze NKWD, nie pozwalało kontynuować tej działalności łącznościowej z okresu II wojny światowej. I w wielu przypadkach każdy okręg próbował swoimi siłami zorganizować własną taką sieć. Część ludzi migrowało na ziemię zachodnie, część ludzi migrowało na Śląsk Opolski czy na Wybrzeże. Oni tworzyli pierwsze punkty zaczepienia, punkty, które później stawały się tak naprawdę punktami etapowymi. Organizowali meliny, organizowali punkty, gdzie mogliby przyszli uchodźcy zatrzymać się, sprawdzić, jak wygląda sytuacja na granicy, czy jeszcze wcześniej pozyskać dokumenty. Czasami żołnierze Armii Krajowej sami zatrudniali się w urzędach, zatrudniali się też w aparacie bezpieczeństwa, czy w milicji obywatelskiej, uzyskując w ten sposób dostęp do przepustek do strefy nadgranicznej i z tymi dokumentami stopniowo po kolei żołnierze przechodzili. Był przypadek, gdy żołnierze Wojska Polskiego pilnowali jeszcze mostu granicznego w, nie przypomnę sobie chyba teraz miejscowości, ale żołnierze z 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej z Kielecczyzny stali na zmianie podczas przejścia, podczas próby przejścia i ich koledzy w tym samym czasie przez ten most graniczny przekroczyli po prostu bez żadnej kontroli granicę polsko-niemiecką, przedostali się w ten sposób na zachód, więc tutaj dużo przypadków, dużo takich działań typowo kombinowanych. Niestety mało pozostało możliwości z okresu II wojny światowej, by te wcześniejsze kanały przerzutowe, te wcześniejsze drogi tak naprawdę łączności, najczęściej dyplomatycznej, kurierskiej, można było dalej wykorzystywać. A legitymizacja działań, czyli dokumenty, były przygotowywane, fałszywe dokumenty, czy po prostu przebijano się na żywioł? Jeżeli chodzi o korzystanie z fałszywych dokumentów, bardzo często wykorzystywano tutaj Polski Czerwony Krzyż, szczególnie Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Tak na przykład dokumenty na wyjazd za granicę uzyskał kapitan Tadeusz Rzęczykowski z oddziału 6 Komendy Głównej Armii Krajowej. Razem ze swoją żoną oficjalnie otrzymali uprawnienie do opuszczenia Polski, by poszukiwać swojego dziecka, które zostało wcześniej wywiezione na zachód. Faktycznie wyjeżdżali, by nie wrócić, nie szukać dziecka, po prostu by opuścić ten kraj. Również konsulat czechosłowacki w Krakowie, gdzie też pracowali ludzie związani z Armią Krajową, był wykorzystywany jako tak naprawdę fabryka przepustek, dokumentów, by znaleźć się
tylko i wyłącznie już w terenie nadgranicznym po tej czechosłowackiej stronie i to też wystarczało, by przekroczyć granicę, by ewentualna kontrola po stronie czechosłowackiej zakończyła się pozytywnie, by przepuścić tych ludzi i dalej już kierowano się często w sposób totalnie przypadkowy, na żywioł w kierunku na Pilzno, w kierunku na Pragę i następnie na Pilzno. Warto przypomnieć, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że nie tylko Niemcy i Austria były podzielone na strefy okupacyjne, ale również część Czechosłowacji na początku znajdowała się w strefie kontrolowanej przez Amerykanów. Właśnie Pilzno i na zachód od Pilzna, taki mały fragment Czechosłowacji. Także to był moment, gdy jeżeli żołnierzom udało się dotrzeć już do Pilzna, często w amerykańskich ciężarówkach dalej pokonywali drogę przez granicę pomiędzy Czechosłowacją a Niemcami i kierowali się do Murnau, tam gdzie był przez całą wojnę niemiecki obóz jeniecki Murnau-Siebenaa, a po uwolnieniu jeńców został tam założony polski środek wojskowy właśnie, który był takim głównym ośrodkiem, do którego dążono po opuszczeniu Polski przez zieloną granicę, tym szlakiem na południe, na południowy zachód. Czy w związku z tym, że żołnierze AK i w ogóle uchodźcy przebijali się na amerykańską stronę, czy Amerykanie w związku z tym przygotowali specjalną komórkę i całą sieć przechwytywania tych uchodźców politycznych z terenów okupowanych przez Sowietów, żeby ich potem przejąć, przeszkolić lub wysłać dalej? Tutaj ciężko mówić o tym, by taka komórka powstała na początku. W wielu przypadkach, przynajmniej w tym pierwszym okresie, ludzie, którzy przebili się z Polski na zachód, nawet już do tej strefy amerykańskiej, trafiali do więzień. Trafiali do więzień, bo nie posiadali dokumentów. Ci, którzy przebijali się przez zieloną granicę, szli na dziko, jeżeli tak można mówić kolokwialnie, szli na dziko, często właśnie pozbywali się jeszcze dokumentów w kraju, by nie zostać zidentyfikowanym, złapanym, by można było w ogóle próbować przedostać się do stref zachodnich. Trafiali na dłuższy bądź krótszy czas do aresztów amerykańskich, byli skazywani za nielegalne przekroczenie granicy i jeżeli im się udało wydostać już z tych aresztów, dopiero docierali do polskich ośrodków wojskowych, do jednostek, gdzie tylko stacjonował albo oficer, polski oficer łącznikowy przy jakiejś misji amerykańskiej, czy misji brytyjskiej i dopiero wtedy rozpoczynała się cała ta procedura. Oczywiście po tych pierwszych miesiącach takiej dosyć jeszcze, myślę, że niefrasobliwego sposobu pozyskiwania tych uchodźców, czy filtrowania tych, którzy mogliby się przydać, To zaczynało dopiero ruszać ta machina urzędnicza, te dyrektywy, jak podchodzić do tych uciekinierów, dopiero były organizowane. Od strony jeńców, bo trzeba pamiętać, że na zachodzie znalazło się około 17 tysięcy jeńców z Armii Krajowej, byłych powstańców warszawskich. Te procedury weryfikacji już zostały zorganizowane wstępnie, bardzo prowizorycznie, oddolnie w obozach jenieckich w listopadzie 1944 roku. Ale to były wewnętrzne, honorowe bardziej weryfikacje. A cały impet i ta największa fala uchodźstwa z Polski to jest dopiero moment od wiosny do późnej jesieni 1945 roku i później również 1946 rok, też ten okres, gdy te drogi są tak naprawdę do przejścia, czyli też wiosna, późna jesień 1946. I maj 1945 to jest początek, gdy pojawia się w skali drugiego korpusu polskiego, czy ogólnie polskich sił zbrojnych na zachodzie, jakakolwiek instytucjonalna forma odbioru tych ludzi, jakiejkolwiek kontroli, weryfikacji. Tutaj się pojawiają nie tylko oficerowie informacji drugiego korpusu, ale też oficerowie informacyjni z państw alianckich, amerykańskich, brytyjskich, francuskich. Ci, którzy zaczynają dostrzegać, że żołnierze Armii Krajowej, którzy uciekają z kraju, są cennym materiałem, są nośnikami cennych informacji wywiadowczych.
A rząd londyński, jak zareagował rząd londyński? Czy przystąpił do takich działań pozyskiwania tych żołnierzy dla sprawy polskiej? W maju 1945 roku, bo tutaj to jest taki moment, kiedy wiadomo, kończy się II wojna światowa i nagle rusza coraz większa fala uchodźców, żołnierzy AK z kraju. Jest to czas, gdy w sztabie naczelnego wodza zostaje podpisana decyzja o powołaniu komisji weryfikacyjnych żołnierzy Armii Krajowej. Ci wszyscy ludzie, którzy trafiają z zachodu, są na początku traktowani jako szeregowi. Każdy z nich musiał udowodnić posiadany stopień wojskowy. Każdy z nich musiał przedstawić przebieg służby w okupowanym kraju. Dla oficerów było to o tyle prostsze, że byli w stanie przedstawić świadków swojej służby przedwojennej. Dla żołnierzy, którzy awansowali w konspiracji, awansowali tylko i wyłącznie w kraju, był tutaj już ten proces o wiele trudniejszy, bo to jest też taka ciekawa rzecz. Siły zbrojne na Zachodzie nie uznawały awansów innych niż albo awans przedwojenny, albo awans zatwierdzony przez dowódcę Armii Krajowej bądź osobę przez niego upoważnioną. To znaczy, że osoby, które służyły w Narodowych Siłach Zbrojnych czy w innych organizacjach nie scalonych z Armią Krajową, nie uznających Armii Krajowej, nie mogły mieć uznanego stopnia. Tak było na przykład w przypadku Leonarda Zubzanowicza, który w NSZ-cie był pułkownikiem, a tutaj miał uznawany tylko stopień majora. I takich przypadków oficerów Narodowych Sił Zbrojnych było zdecydowanie więcej. Natomiast każdy, kto docierał do komisji weryfikacyjnych, sporządzał zeszyt ewidencyjny, wypełniał wszystkie druki, w których przedstawiał swoją służbę, awanse, przebieg tej służby w latach 39-45. To było weryfikowane na poziomie wstępnym, a następnie tak zwana weryfikacja już całościowa, i to pozwalało tym ludziom posługiwać się dalej stopniem, o ile oczywiście zostało to zatwierdzone, posługiwać się stopniem z Armii Krajowej. I często to też rodziło niesnaski, niezrozumienie wśród żołnierzy drugiego korpusu, czy tych żołnierzy starych, przedwojennych, którzy służyli na Zachodzie, bo nagle pojawiał się w ich szeregach młody człowiek, lat 20 kilka, który był już podporucznikiem czasu wojny, ze stopniem zweryfikowanym, i często nie wierzono mu, że jak ktoś tak młody, bez szkoły oficerskiej, mógł legitymować się właśnie stopniem oficerskim. Takich przypadków było dużo, ale to też pokazuje, jaka była różnica pomiędzy jednak specyfiką służby konspiracyjnej, a tej służby jednak w bardzo taki zorganizowany sposób, wręcz garnizonowy, która była na Zachodzie, właśnie w drugim korpusie. Jeżeli już przeszli uciekinierzy ten etap weryfikacji, co potem się z nimi dalej działo? Czy oni chcieli dalej walczyć, szkolić się i wracać, czy liczyli bardziej na to, jeśli się zwłaszcza przebili z rodziną, bardziej na to, że będą żyć spokojnie z daleka od tego sowieckiego jarzma, czy od tej sytuacji, w jakiej się Polska wówczas znalazła? Może jeszcze wrócę w takim razie do tego etapu weryfikacji, bo oprócz sprawdzenia tego, jak wyglądała służba w konspiracji, jak wyglądał ten przebieg służby, często jednocześnie, równolegle, razem z tą weryfikacją służby były pytania zadawane przez oficerów informacyjnych. I oni na tym etapie tej pierwszej selekcji wyławiali najciekawsze przypadki tych żołnierzy, którzy byli w stanie powiedzieć więcej, nie tylko o swojej służbie, ale byli w stanie opowiedzieć o sytuacji w kraju. Takich raportów zachowało się mnóstwo w archiwach polskich na Zachodzie, gdzie oficerowie informacyjni zbierają informacje o ruchu wojsk, ruchu struktur organów bezpieczeństwa, o sytuacji gospodarczej, o sytuacji politycznej, o życiu na wsi, w miastach, o rozmieszczeniu poszczególnych garnizonów. Tak naprawdę o wszystkim, co mogło zainteresować wywiad.
I te osoby, które udzielały najciekawszych, najdokładniejszych informacji z perspektywy wywiadowczej, często były wzywane na kolejne rozmowy, a niektórzy z nich dostawali propozycje, to ciężko mu powiedzieć o szansie, dostawali propozycje, by powrócić do kraju z misjami wywiadowczymi. I takich misji udało się ustalić co najmniej kilkadziesiąt. Bo to rozmistrz Pilecki oczywiście to jest taką tutaj najważniejszą osobą pomnikową, która pokazuje, jak wyglądały takie duże, zorganizowane działania związane z powrotem do kraju. Ale często żołnierze Armii Krajowej otrzymywali niewielkie zadania, wrócić do danego miasta, rozpoznać jeszcze raz dokładnie usytuowanie danego garnizonu bądź działania gospodarcze, które były w zainteresowaniu oficerów informacyjnych i po raz kolejny przebić się już sprawdzoną drogą nielegalną przez granicę, powrócić, zaraportować. Jednym z przypadków osób, które takie misje otrzymały, i to chyba dwu czy trzykrotnie nawet, był porucznik Zbigniew Kabata, pseudonim Bobo, znany później badacz, oceanograf, już po wojnie, po tych perypetiach wojennych. Powracał w rejon najpierw Śląska, później nawet Kielecczyzny, dwu czy trzykrotnie z misjami wywiadowczymi i po raz kolejny przebijał się na zachód, więc było to zadanie na pewno niebezpieczne. Za każdym razem mógł zostać złapany. A dużo osób zostało złapanych, właśnie o to chciałem zapytać. Niestety o tym, ile prób ucieczek zakończyło się niepowodzeniem, nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć. Nie mam takich danych. Ślad o tym, kto uciekł, przede wszystkim znajduje na zachodzie. Więc te ucieczki, które udało się zakończyć pozytywnie, ci, którzy dotarli na zachód, pozostawili jakiś ślad. Nie jestem w stanie odtworzyć, być może to jest do zrobienia, nie jestem w stanie odtworzyć jednak ani prób przebicia się, bo pytanie jest, gdzie tego szukać, ani nie jestem w stanie odnaleźć informacji o wszystkich nieudanych ucieczkach. Tutaj należałoby na pewno przekopać się przez archiwa Wojsk Ochrony Pogranicza, czy obecnie archiwum Straży Granicznej i szukać poszczególnych raportów, zobaczyć, ile osób w ogóle podejmowało próby ucieczki, bo to przecież nie tylko AK-owcy uciekali ludzie z różnych grup społecznych, którzy nie godzili się na pozostanie w Polsce pod rządami komunistów. I po wyfiltrowaniu w ogóle liczby tych ucieczek nieudanych, dopiero z tej grupy szukać tych, którzy należeli do Armii Krajowej. Natomiast mogę powiedzieć, że imiennie udało się ustalić dotychczas prawie 700 żołnierzy Armii Krajowej, którzy opuścili kraj w sposób nielegalny, różnymi drogami, w naprawdę przeróżny, często bardzo przygodowy sposób. Dzisiaj z perspektywy takiego wygodnego fotela naszej, tej bezpiecznej rzeczywistości, można mówić o niemalże przygodowym sposobie. Wtedy to były karkołomne przedsięwzięcia, zagrożone oczywiście aresztowaniem, z zagrożeniem życia. Jednak jest to około 700 nazwisk ustalonych. Szacuję, że łącznie z szeregów Armii Krajowej po jej rozwiązaniu uciekło z Polski w latach 45-48 około 1000 żołnierzy. A czy wiadomo, ile osób, powiedział pan, panie doktorze, ile osób wróciło, żeby prowadzić akcje wywiadowcze i potem powrócić, żeby z tymi informacjami zdobytymi powrócić na zachód? Czy wiadomo, ile przeszło w obie strony bezpiecznie, a ile zostało niestety złapanych? No, takim przykładem jest chociażby, przepraszam, że wejdę w słowo, jest takim przykładem jest Halina Żukowska, która była kurierką i przechodziła z jednej strony na drugą wielokrotnie, aż w końcu została złapana i rozstrzelana. Raczej szukałem dotychczas
tych żołnierzy, może tak było mi łatwiej, szukałem tych żołnierzy, którzy jednak trafili na zachód i nie zostali złapani. Stąd też tutaj jest taki błąd badawczy, do którego się chyba powinienem przyznać w tym momencie. Jeżeli znajdują się w materiałach jakieś informacje, zresztą kwerenda jest cały czas otwarta, cały czas ją prowadzę, jeżeli udaje się znaleźć żołnierzy, którzy zostali złapani, są to pojedyncze przypadki. Więcej prowadziłem badań w archiwach zachodnich niż w archiwach krajowych na ten temat. Stąd też mam raczej przypadki tych pozytywnych zakończeń tych poszczególnych zdarzeń. W takim razie skupmy się na losach tych żołnierzy, którzy przebili się, zostali na zachodzie. Jak się potoczyły ich losy? Oczywiście każdy życiorys ma inną kolej rzeczy, tak? Ale natomiast tak en bloc, czy oni chcieli walczyć, poszli służyć, czy po prostu żyć spokojnie chcieli? Spotkałem się w zaledwie kilku przypadkach w tych zeszytach ewidencyjnych z informacją o tym, że któryś z żołnierzy deklaruje gotowość nawet przerzutu drogą spadochronową do kraju, by dalej walczyć. Większość po tym przejściu, po tych już pierwszych doświadczeniach z Urzędem Bezpieczeństwa, czy ogólnie z tą nową władzą w Polsce, decydowała się podporządkować siłom zbrojnym na Zachodzie. Byli włączani w skład poszczególnych jednostek wojskowych, czy to drugiego korpusu we Włoszech, czy do pierwszej dywizji pancernej szli, czy byli też odsyłani do rezerw na terenie Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę wchodząc po weryfikacji, po tych sprawdzeniach, wchodząc w skład jednostek polskich sił zbrojnych na Zachodzie, byli podporządkowani decyzjom władz zwierzchnich co do losów całej jednostki. Jak wiemy z historii, większość tych jednostek po służbie we Włoszech, czy później w Niemczech, tam gdzie pierwsza dywizja sprawowała też działalność o charakterze zabezpieczającym strefę brytyjską Niemiec, zostali ściągnięci do Wielkiej Brytanii, a następnie wraz z całymi siłami zbrojnymi te jednostki zostały rozformowane, żołnierze zostali przeniesieni w stan rezerwy i zwolnieni do cywila. Ta ich działalność, nawet jeżeli zamierzali walczyć, chcieli powrócić do kraju razem z tymi jednostkami, te ich działania zostały całkowicie przekreślone. Nie ma śladów, tu jest problem, bo nie spotkałem się praktycznie z żadnymi relacjami, z jakimiś pamiętnikami, wspomnieniami, które by ci uchodźcy spisywali wtedy na gorąco. Więc ciężko też mówić dzisiaj po latach o emocjach, które nimi targały, czy oni chcieli wracać do Polski, czy oni chcieli pozostać. Na pewno te kilka tygodni czy miesięcy prób przebicia się na zachód powodowały, że przez pewien czas oni chcieli jakiejkolwiek stabilizacji. A później nagle się okazywało, że ta stabilizacja przeciągała się w służbę garnizonową coraz dłuższą, aż wreszcie rozformowanie drugiego korpusu, powrót do Wielkiej Brytanii. I okazuje się, że w tym momencie żołnierze Armii Krajowej, którzy nawet chcieli wracać do Polski, zostawali w nowej zupełnie sytuacji. Zostawali uchodźcami politycznymi, zostawali w zupełnie obcym kraju, często bez znajomości języka obcego. I tutaj tutaj już dzielili losy wszystkich Polaków, którzy znaleźli się na zachodzie Europy. Czy wiemy, jak się ich losy potem dalej potoczyły? Czy to już są sprawy jednostkowe i trudno mówić ogólnie? Żołnierze Armii Krajowej próbując w tych nowych strukturach, w których się znaleźli, próbując konsolidować swoją działalność, założyli koło byłych żołnierzy Armii Krajowej. Grupę kombatancką, takie stowarzyszenie kombatanckie, które pozwalało im utrzymywać ze sobą kontakt, pozwalało współpracować, działać,
tworzyły się te koła przy poszczególnych jednostkach drugiego korpusu, tworzyły się te koła po pewnym czasie w poszczególnych krajach, czy to w Niemczech, w Holandii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych i oczywiście z głównym kołem w Londynie, gdzie znalazła się tak naprawdę stolica polskiej emigracji po II wojnie światowej. I stąd wiemy, jak wyglądała ta działalność. Oczywiście była działalność pomocowa, taka do wewnątrz, podobnie jak w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, więc ci ludzie ze sobą współpracowali, szkolili się razem, próbowali uzyskać zawody cywilne, tak by można było odnaleźć się w nowych sytuacjach. Często ci oficerowie, którzy no, nie mieli innego wykształcenia oprócz wykształcenia wojskowego, musieli uczyć się prostych zawodów, zawodów introligatora, szewca, zawodów, w których brakowało rąk do pracy, w których byli w stanie się odnaleźć, takich zawodów czysto technicznych. I to było miejsce, gdzie oni znajdowali swoją niszę, znajdowali miejsce do pracy. Zresztą przypadki czy generałów, którzy byli barmanami, czy generałów, którzy byli pracownikami magazynów, no to jest... Odźwiernymi w hotelu. Odźwiernymi w hotelu. To jest właśnie najlepszy przykład, który pokazuje, gdzie Polacy byli w stanie, często bez znajomości języka, bez posiadania kontaktów, gdzie byli w stanie znaleźć najpierw miejsce zatrudnienia. I dopiero wraz z kolejnymi latami przebywania na emigracji, gdy ten język został opanowany, gdy kapitał, nawet zwykły finansowy kapitał udało się zgromadzić, pozwalał na budowanie tej stabilizacji, na angażowanie się w działalność związaną z upamiętnieniami. Czy te koła kombatanckie działały później w latach 50., 60., czy opierały się o struktury rządu londyńskiego, czy urzędu prezydenta RP na uchodźstwie, czy funkcjonowały jako bardziej stowarzyszenia towarzyskie? Oczywiście, że funkcjonowały w oparciu o cały ten aparat państwowy, który pozostał na Zachodzie. Zresztą musieli, oczywiście funkcjonując w Wielkiej Brytanii, musieli mieć zgody, home office, zatwierdzenie tego, by działać jako stowarzyszenie, ale też uzyskiwali tutaj aprobatę władz polskich na uchodźstwie, by taką działalność oficjalnie prowadzić w kręgach polskich. Inaczej nie byliby uznawani, nie byliby tolerowani w tym polskim Londynie i ta działalność nie przynosiłaby żadnych efektów, a wręcz przeciwnie, ci ludzie byliby odsunięci na bok. I część osób, która angażowała się w tego typu działania, jeżeli nie miała tego pełnomocnictwa, tego zatwierdzenia ze strony władz, była w jakiś sposób odsuwana z tego głównego nurtu. Tutaj, jeżeli mówimy o kole byłych żołnierzy Armii Krajowej, to ta działalność właśnie rozwija się głównie w latach 60., 70., 80. To jest moment, kiedy już udało się żołnierzom, weteranom Armii Krajowej na tyle osiąść, na tyle bezpiecznie zacząć funkcjonować w nowym miejscu, w nowym kraju, że mogą sobie pozwolić na działalność chociażby w weekendy, właśnie na spotkania, na przypominanie o towarzyszach broni. Tutaj ciekawym przykładem jest koło czwartaków, nie tylko żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów, tego przedwojennego, ale też odpowiednika 4. Pułku w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Armii Krajowej. Wspólna inicjatywa wszystkich żołnierzy służących w jednostce z numerem 4 pozwoliła w 60., bodajże 6. roku wydać kilkusetstronicową monografię upamiętniającą utworzenie 4. Pułku jeszcze z okresu wojen napoleońskich aż do ich współczesności, więc ta działalność w momencie, gdy ci żołnierze już mają czas, jak najbardziej rozwija się. No oczywiście najlepszym przykładem działalności weteranów Armii Krajowej na Zachodzie po wojnie jest Studium Polski Podziemnej, czyli pomnik tak naprawdę Polskiego Państwa Podziemnego, pomnik archiwum, który funkcjonuje do dzisiaj. A kontakty z krajem? Czy w okresie trudnej komuny w Polsce te stowarzyszenia, koła kombatanckie próbowały się kontaktować
z krajem, no nie tylko z krewnymi, z pozostawioną tutaj rodziną, ale również z opozycją, która się w latach 70. czy 80. już wykrystalizowała, tak wyraziście działała. Kontakty z krajem oczywiście były, w zależności od czynnik ludzki tutaj miał przede wszystkim znaczenie. Jeżeli mówimy o perspektywie Armii Krajowej, ważnym jest rok 66, gdy na zachodzie w Londynie zostaje ustanowiony Krzyż Armii Krajowej, gdy powstaje kapituła Krzyża Armii Krajowej i oprócz tych żołnierzy, którzy są na zachodzie, również środowiska akowskie w kraju zaczynają przesyłać na zachód swoje dokumenty weryfikacyjne, tak aby każdy uczestnik II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej, wcześniej Związku Walki Zbrojnej, mógł zostać odznaczony tym pamiątkowym odznaczeniem. I to jest taki duży boom, jeżeli mówimy o rozwoju kontaktów pomiędzy Londynem, mówiąc szeroko, całą emigracją, a Polską. Oczywiście działania kapituły Krzyża Armii Krajowej powodują kontrakcje ze strony organów bezpieczeństwa. No właśnie to miało być kolejne pytanie moje. Te Krzyże Armii Krajowej po pierwszej fali nadań, po pierwszej fali dostaw do kraju zaczynają ginąć, zaczynają być przechwytywane przesyłki. Te kontakty Służba Bezpieczeństwa próbuje ograniczyć, próbuje przejąć, skanalizować te kontakty tak, aby w Polsce odbiorcami byli tajni współpracownicy, czy szerzej osobowe źródła informacji, tak aby dostawać pełne informacje o tym, z kim kontaktuje się polski Londyn, do kogo przesyła te odznaczenia, legitymacje, do kogo przesyła tak naprawdę całą warstwę ideologii polskiego Londynu do kraju, nad Wisłę. I w pewnym momencie to też powoduje oczywiście kontrakcje ze strony akowców, emigrantów, którzy już przestają wysyłać oficjalnymi kanałami pocztą, tylko zaczyna się ruch kurierski, na nowo zaczyna odżywać taki ruch kurierski. Przy okazji zostają do Polski przez poszczególnych turystów tak naprawdę przesyłane legitymacje, osobno Krzyże Armii Krajowej, więc ta działalność zaczyna się coraz bardziej tutaj rozwijać i wraz z tą działalnością oczywiście jest coraz większy kontakt też ze strony mieszkających cały czas w kraju akowców. Każdy z nich chce tego uznania, chce tego odznaczenia. Zresztą widać to do dzisiaj. Tych krzyży Armii Krajowej w latach 66-89 zostało do Polski sprowadzonych dziesiątki tysięcy, więc to też pokazuje o tym, jak dużo było tych kontaktów, jak one były częste. To tworzyło też oczywiście całe łańcuchy w kontaktach, bo byli poszczególni liderzy środowisk, którzy często przez prywatne kontakty docierali na zachód i oni przesyłali te informacje z powrotem właśnie do swoich środowisk i drogą kropelkową było to rozsyłane niżej, aż tak naprawdę do szeregowych żołnierzy. Czy w takim razie organy Służby Bezpieczeństwa, wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, później Służby Bezpieczeństwa, wywiady komunistyczne próbowały rozbić te środowiska żołnierzy Armii Krajowej w tak zwanym Londynie? Czy były podejmowane działania inwigilacji tych środowisk i rozbicia ich? Oczywiście tutaj Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych prowadził tego typu działania. Było to utrudnione, bo żeby prowadzić takie działania, należało tego agenta w jakiś sposób wprowadzić w środowisko emigracyjne. Jeżeli to była osoba, która jechała z Polski na wyjazd turystyczny czy wyjazd służbowy, mógł być zadaniowany, otrzymać konkretne wytyczne co do informacji, które należy zebrać w danym środowisku. Często też, gdy akowcy z emigracji przyjeżdżali do Polski, to wokół nich były prowadzone gry operacyjne i wokół na takich spotkaniach środowiskowych, no bo za każdym razem tego typu spotkania się odbywały w kraju, zostawali wyznaczeni tajni współpracownicy, którzy próbowali zachęcać do
opowiadania, do przekazywania informacji, jak wygląda ta działalność na Zachodzie. Tutaj bardzo ciekawą działalnością kombatantów na Zachodzie jest utworzenie brygadowych kół młodych pogoń, organizacji mającej na celu stworzenie kadr dla przyszłego Wojska Polskiego na wypadek wybuchu III wojny światowej. Wokół tego Służba Bezpieczeństwa organizowała duże działania wywiadowcze. Próbowano ustalić, kto wchodzi w skład tego typu stowarzyszenia paramilitarnego, jakie są cele tej organizacji i tak naprawdę informacje, tak z perspektywy lat, informacje, które udało się zebrać, to były informacje dość ogólne, faktycznie o celach, faktycznie o jakiejś strukturze, o ludziach, którzy się angażowali, ale te informacje zbierane to też pokazuje zdolności Służby Bezpieczeństwa i może też pokazuje jakość tych działań. Te informacje oprócz właśnie poziomu informacyjnego nie dawały nic organom bezpieczeństwa w Polsce. Nie byli w stanie nic zrobić prócz prowadzenia dalszych jakichś gier, prócz prowadzenia prób obniżania jakości tych działań, czy próbowania prowadzenia działań dezintegracyjnych w tych środowiskach, więc to jest wszystko, co byli w stanie zrobić z poziomu tej odległości. No ale były przypadki żołnierzy Armii Krajowej, oficerów Armii Krajowej, którzy przeszli na drugą stronę, czyli zdradzili swoich towarzyszy broni, którzy zostali wysłani na Zachód, żeby działać w środowiskach polonijnych po to, żeby rozbijać te środowiska. No, takimi przykładami są chociażby Kalkstein i Kaczorowska, czyli ci, którzy zdradzili generała Grotoroweckiego. Kalkstein się objawił w polskiej misji katolickiej w Monachium, a Kaczorowska żyła sobie przez długi czas we Francji, w Paryżu, a potem w Lilienville, w domu dla weteranów II Armii Wojska Polskiego. Myślę, że temat moich badań, czyli ucieczki, pokazuje, że jednak oni nie wchodzili w skład tego wspólnego mianownika, stąd też nie interesowałem się bardzo ich działalnością, bo łatwiej jest pisać o renegatach, o ludziach, którzy wokół siebie budowali te, nawet niechcący, budowali te sensacyjne wątki, a trudniej jest pisać o takich zwykłych bohaterach, którzy mieli niestety właśnie niesensacyjne życiorysy, dobre dokonania, które właśnie szeroko pokazują, że można było normalnie funkcjonować, ale jeżeli mówimy o sensacyjnych, a może tak odwrócę. No właśnie, ci żołnierze Armii Krajowej, którzy przebili się na Zachód, to mieli bardzo sensacyjne życiorysy tutaj w szeregach Armii Krajowej, w oddziałach partyzanckich, a potem przebijając się na Zachód, to jednak jest bardzo duża odwaga. No właśnie chciałem zwrócić uwagę na te sensacyjne wątki w tych życiorysach uciekinierów. Major Fryderyk Serafiński, cichociemny, pseudonim Drabina, żołnierz, który trafił w Czechosłowacji do aresztu. Udało mu się przekazać gryps. Gryps z czechosłowackiego aresztu trafił do Polaków. Ci przekazali go dalej na Zachód do struktur Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Gryps dotarł ostatecznie do oddziału 6, bo on jako cichociemny był podporządkowany oddziałowi 6. Przekazany do Brytyjczyków. Dlaczego? Bo każdy cichociemny skaczący do Polski, biorący udział w misji na kontynencie, przechodził na etat kierownictwa operacji specjalnych, brytyjskiego kierownictwa operacji specjalnych i to Brytyjczycy dokonali jego odbicia, uwolnienia z czechosłowackiego aresztu. To SOE organizowało jego ucieczkę. Także tutaj mamy taki, może on sam nie dokonał jakiegoś bohaterskiego czynu, ale pokazuje, kto angażował się w takie ucieczki. Byli AK-owcy, którzy drogą lotniczą próbowali się wydostać. Znalazłem przykład pozyskania rosyjskiego, sowieckiego samolotu patrolowego za beczkę bimbru, wódki
Sowieci odsprzedali samolot, AK-owcy, którzy byli w stanie nim polecieć, wzięli ten samolot i po prostu przedostali się na zachód. Pytanie, jak Sowieci rozliczyli brak samolotu na lotnisku, jest takim pytaniem wręcz pobocznym, ale pokazuje to też, jak żołnierze Armii Krajowej byli zdeterminowani do tego, by jednak opuścić ten kraj. Niezliczona ilość ucieczek drogą morską. Przykład funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, oczywiście AK-owców z posterunku MO w Sopocie, którzy w trakcie patrolowania jednego z doków weszli na pokład, zamustrowali się nielegalnie pod pokładem w składzie węgla, przedostali się do Szwecji z bronią służbową milicyjną i dopiero po zejściu na ląd w Szwecji oddali broń tamtejszej policji, zostali internowani i następnie już po weryfikacji znaleźli się na zachodzie. Są przypadki, tak jak już wspominałem wcześniej, ucieczek jako repatrianci. W Lublinie na terenie obozu w Majdanku był przez pewien czas obóz zborny dla obcokrajowców, którzy znaleźli się na terytorium Polski. Tam trafiali Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie, którzy byli następnie z Lublina, Włosi też byli następnie z Lublina kierowani na wschód. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Byli kierowani do Odessy, do obozu NKWD i stamtąd jako obcokrajowcy byli drogą morską przesyłani na Bliski Wschód, na terytoria brytyjskie i dopiero z Bliskiego Wschodu trafiali na kontynent europejski. Przez obóz NKWD w Odessie przeszło co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej, którzy również podawali się właśnie za Francuzów, Brytyjczyków, Włochów. Mówiąc w tych językach, być może ta obsługa sowiecka na tyle słabo znała mimo wszystko języki obce, że udawało się tym AK-owcom zbiec. I tutaj ciekawa rzecz, odnalazłem zarówno materiały dotyczące samego funkcjonowania tego obozu, materiały sowieckie, jak i też udało się ustalić kilkanaście relacji spisanych przez tych żołnierzy Armii Krajowej, którzy przez ten obóz NKWD w Odessie przedostali się na zachód, więc jest taki smaczek, który myślę, że warto będzie opisać szerzej, dokładniej, bo sam ten obóz filtracyjny funkcjonował, przeszło przez niego tysiące ludzi, którzy znaleźli się w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej właśnie na terytorium Polski. Historia Polaków po 1945 roku, którzy znaleźli się w wyniku zmian politycznych na Zachodzie, to nie tylko zwykła emigracja, to również sensacyjne drogi ucieczki, właśnie bardzo często z bronią w ręku. O tym rozmawialiśmy w programie z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę pod tytułem Przez żelazną kurtynę. Rozmawialiśmy z panem doktorem Markiem Jedynakiem, dyrektorem Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który był państwa i moim gościem w programie. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, a państwa zapraszam za miesiąc na kolejne spotkanie z cyklu W oczekiwaniu na wolną Polskę. Dziękuję bardzo.